Jesteśmy w trakcie gali Wiktorii Znak Jakości. Powiedz, jak twoje wrażenie? Gala jest naprawdę bardzo piękna. Bardzo się cieszę, że wielu również moich znajomych, prezes Itaki nie tylko, otrzymali tak prestiżową nagrodę. To jest bardzo piękna rzecz i że wreszcie ktoś zostaje doceniony po wielu ciężkich swojej latach, swojej pracy. Czy to jest twoja pierwsza gala? Czy by uczestniczyłeś w niej już wcześniej? Jeżeli chodzi o galę Wiktorii, to jest moja pierwsza, natomiast myślę, że już nie ostatnie. Powiedz proszę, jakie masz plany zawodowe, bo grasz w zespole, jakie teraz macie przed sobą plany? Najbliższe plany zawodowe to jest szykowanie koncertu do 15 listopada, magiczna podróż od klasyki do popu, gdzie będą autorskie utwory prezentowane mojego przyjaciela Dariusza Gajdy, zarówno z płyty Chwili, jak i które są już niedawno skomponowane, no i które jakby uświetni swoim przepięknym, niesamowitym talentem Aneta Skarżyński, śpiewaczka operowa mezzo-sopran. Równocześnie ja też tam dodam swoją małą cegiełkę. A twoja cegiełka na czym będzie polegała? A to już wielka niespodzianka, na którą serdecznie zapraszam, ponieważ uważam, że ten koncert przejdzie do historii. Gdzie będzie? Zaprośmy wszystkich widzów. 15 listopada w Dom Kultury Roko, Grójecka 75 w Warszawie, na którą serdecznie będzie ATV też patronatem medialnym, więc serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które uwielbiają muzykę właśnie klasyczną, muzykalową, filmową, ale nie tylko. Będzie wielka, wielka niespodzianka. Dziękuję bardzo i zapraszamy wobec tego na koncert. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam Krzysztof Rdzelewski, jedna druga zespołu Kadar. Do usłyszenia.